w domu, który no. ma 74 no. metry kwadratowe, rozumiesz? Jestem to duża. Sama. Ale to duża. To jest apartament. Poczekaj, a oprócz tego, posłuchaj, Japończycy ale to... mają po 80. No mów, mów, bliska. Ale teraz ja ci powiem. No. Ja jeszcze mam segment no. na własne tak. nazwisko. No. Na Białołęce. Mhm. Pod, tam gdzieś na no. okolicach, no. Powiedzmy sobie, kanałku. No. Który ma 120 metrów. 120. Ja jestem dobrze sytuowaną no. osobą. No. Ale jestem samotna, tak. bo mój mąż zmarł 5 lat temu, więc ja szukam miłych, wspólnych towarzyszy. Oczywiście, oczywiście. I zauważ, ile ja mam tu przyjaciół. No, no. Oczywiście nie mówię tego synowi, no. syn ma 57 lat, bo rozumiesz, on ale by się... Ale to sporo. Tak, kochany, jak ja jestem... 80-letnie to mogę mieć syna 50. Tak, tak, mogę, mogę. Ty no jesteś młodszym dobra. Dzieckiem. Mhm. Dlatego pozwalam ci mówić na mnie Halina. No. Bo jesteś na pewno między... Ja tak, tak mówię, bo żeś mi tak uzgodnili, kochana. Posłuchaj, ja, ciebie... ja nie mówię tego jakoś tak zjeżdżaj. Bo ja czasem się też wzbraniam tak mówić, bo do jakiejś kobiety, wiesz, to nie, może ale... nie wolno, może nie wolno. Wolno, no. wolno. Posłuchaj, no. No. tak... Szacuję Ciebie, no, że no. jesteś między 40 a 50. No dobrze, dobrze. Czy dobrze szacuję? Bardzo dobrze, bardzo. 45. A teraz powiem Ci, dlaczego ja tak bardzo jestem. Dobrze. Ponieważ widzisz, jak ja lata jestem nauczycielem. No. Ja psychologię studiowałam. No. I ja obserwacje mam tak doskonałą, że do dnia dzisiejszego te durne wszystkie telewizyjne. Tak. To wiesz, to mnie w ogóle. Natomiast wiem, kto w jakim wieku jest, tak. kto sobą może ewentualnie coś reprezentować. No. No, takie jest życie. Tak, tak. No ale miło mi bardzo, że Was spotykam. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam takie towarzystwo miłe. No widziałeś, pan, który ja go nie znam, no, bo ojca. Którego? Ten wysoki chłopiec. Tego Irka? Ten Irek. Daj spokój, to Rumunka. Ale mimo wszystko no. niech będzie, on jest no. sympatyczny, no. samotny, szuka partnerki. No. No oczywiście pewnie nie w moim wieku, no voilà. A! No to niech szuka, no i co? No słuchaj, no ale no popatrz jakie jest życie okrutne. No okrutne życie, no i co? Słuchaj, ja twierdzę tak. No. Dopiero, wiesz, ja miałam życie książkowe, katalog, rozumiesz, co to znaczy życie książkowe? Wszystko moje spełniło się, wszystko od początku do końca. No. Z tym momentem, kiedy no. mąż zmarł. No. No, ale był chory. Nie ma. Ale myśmy tak, ja ci powiem tak. Wszystkie lokale, jakie w tamtych czasach, 60., 70. rok, przynajmniej raz byliśmy w każdym lokalu. Tak. I w restauracji na Smyku, na szóstym piętrze. I w Grandzie. Tak. I w Kamieniołomach. I w Brystolu. Wszystkie kabarety na Nowym Świecie. Kabarety. Ludzie. I no. pod gwiazdami. Tak. Kiedy Bielicka była gospodynią. Pod uwielbiam na... Bielicką, Hankę Bielicką. Ale tak. posłuchaj. Hoffmanowa. Więc no, tak. rozumiesz, ja jestem no. w kulturze wysokiej, no jakby tu powiedzieć, zakorzeniona. Osadzona, zakorzeniona, tak, tak, tak. No ale w związku z, nie dlatego, że... Kochani, ja bym cię pokazywała, ale tutaj wiesz, tutaj jest ciemno ale jak u Murzyna. Nic mnie nie pokazuj.